Moi drodzy, witam Was wszystkich w bardzo wyczekiwanym, mam nadzieję, przez Was odcinku, czyli odpowiadanie na pytania na temat ogólny, wszelaki. Do tego przekładamy pająki oczywiście. Dużo terariów się u mnie zwolniło niestety, no coś popadało, coś tam się sprzedało, przerzedziło się troszkę, zatem no te puste teraria, które są tam częściowo na półkach, dzisiaj zapełniamy samicami, które znowu u nas podrosły, więc bardzo fajnie, bo są to nasze hodowlane typowo samiczki. Jest ich tutaj około 21-22, terariów mamy trochę więcej, ale to nie szkodzi. Zatem daję Wam jeszcze raz szansę wykazać się z jakimiś pytankami w komentarzach tym razem, ponieważ wcześniej zadawaliście na Instagramie. Tam też zapraszam, ponieważ tam dzieją się ogólnie dość ciekawe rzeczy, kurczę, pieczone. Myślę, że dla stałych widzów formuła tego odcinka będzie znana. Jeden pająk to jedno zapełnione terrarium, a dodatkowo jest to jedno pytanie, na które odpowiadam. Tak więc wrzucam Was teraz na statyw, no i zaczynamy odpowiadanie. Odpowiadanie na ekranie, kurczę, pieczone. Moi drodzy, pierwsze pytanie i pierwszy ptasznik do przełożenia. Zaczniemy od bardziej takich temperamentnych pajączków, czyli od Murinusów RCF, czyli odmiany Red Color Form. To są Murinusy, które są bardziej takie pomarańczowo-czerwone od tych Usambar, które są sprzedawane. Jest to taka linia, która no, jest dość kontrowersyjna w naszym hobby, więc o tym temacie może kiedyś powiem Wam na filmie. Tak więc lecimy z pierwszym pytaniem. Czy kiedykolwiek myślałeś, żeby przestać hodować pająki? A my zaczynamy od pająka Pterynochilus murinus RCF, bardzo temperamentne, już chętnej do ataku samicy. Odmiana RCF, co to jest? Kiedyś Wam o tym myślę opowiem na jakimś osobnym filmie, ponieważ jest to temat rzeka. A my odpowiadając na pytanie i oczywiście przekładając w tym samym czasie pająka, jak najbardziej myślałem o zaprzestaniu hodowli ptaszników. Nawet kiedyś był moment, w którym sprzedałem swój cały dobytek. Na tamten moment nie był to jakiś niesamowicie duży dobytek pewnemu hodowcy tutaj z okolic, ponieważ no, jakoś mnie poryło ze względu na ilość, która się już wtedy tego nazbierała, chociaż było to raptem 40 pająków, ale po prostu no, zła organizacja i w tym przypadku może skończyć się jakimś taką paniką. Tak więc jak najbardziej myślałem o zakończeniu hodowli pająków, natomiast no, w porę się obudziłem i nie podjąłem takiej złej decyzji, ponieważ teraz bym nie nagrywał dla Was filmu z przekładania takich oto pajączków. Kurde, miałem ostatnio, te samice w ogóle są u mnie od L1, są z bardzo ładnych rodzicach. Niestety jedna ostatnio mi zdechła, a była już taka duża, chyba coś z wylinką poszło nie tak. No w każdym razie to była pierwsza samica i pierwsza odpowiedź na pytanie. Drugie pytanie od Pompson666. Jakiego chciałbyś mieć węża, bądź czy masz jakiegoś węża? W temacie węży i ogólnie gadów, jak wiecie, nie jestem jakoś super tutaj rozwinięty na miejscu. Mam na ten moment już niestety tylko dwie jaszczurki. Fasol, jak wiecie, na początku tego roku odszedł od nas. Co do węży, to mam straszną chorobę, jeśli chodzi o Morelia viridis. Viridis. Nie pamiętam już. Piękne pytony zielone i różnorodność ich odmian jest naprawdę dla mnie czymś niesamowitym. No cena niestety także nie jest jakaś przyjemna w tej kwestii. Ale czy chciałbym jakiegoś węża? Odpowiedź brzmi tak, chciałbym. Dlaczego nie mam? Kolejna. Myślę, że jest to tylko i wyłącznie powodowane tym, że całe pieniądze, które zarabiam, staram się reinwestować momentalnie w sklep, ponieważ bardzo mocno wierzę w arachnohobia i nie chciałbym po prostu przepuszczać pieniędzy w coś, co będzie zasadniczo tylko generowało dodatkowe koszty, jak wizyty u weterynarza, karmówka i tak dalej. Natomiast myślę, że za jakiś czas na pewno kupię sobie taką piękną Morelię. Piękną. Teraz tak w ogóle mam pająki, które są bardzo fajnym pająkiem. Jest to Harfactira namaquensis. Są to pająki odhodowane częściowo przeze mnie, częściowo przez mojego znajomego Mikołaja, który pozbywał się hodowli jakiś czas temu, no i kupiłem od niego właśnie taki pakiet nieseksów. Okazało się, że wyszło pół na pół samic. Mam też parę dorosłych samców, jakbyś ktoś właśnie chciał, to zapraszam na kontakt @arachnohobia.pl. Tutaj już teraria mamy ponapełniane. To są teraria, które napełniałem prawie rok temu w sumie, albo ponad rok temu. No i nic w nich nie zamieszkało od tego czasu, zatem dzisiaj tylko dolewamy do nich wody. Kolejne pytanie od Karakotny47, tutaj mamy chyba jakiegoś fana Okiego. Jaki ptasznik jest dla Ciebie najładniejszy? W ogóle przewijały się te pytania, jaki ptasznik jest moim ulubionym? Zatem odpowiedź brzmi... Ogólnie z najładniejszym ptasznikiem zawsze to jest tak, że
co chwilę zmienia mi się gust. Raz podobają mi się małe, na przykład typu fleny, za chwilę podobają mi się wiolki, za chwilę podoba mi się jakaś poe. Tak więc nie mogę określić jednoznacznie, jaki pająk według mnie jest najładniejszy. Myślę, że jest parę, które plasują się mocno w takiej ścisłej topce. Natomiast na ten moment pająk, który najbardziej mi się podoba, myślę, że jest to Ciriopagopus lividus. Zastrzeliłem taką fotę. Jakoś to są też pająki odhodowane przez L1 przeze mnie i tak urocze są te pająki, są podziemne, okej, okay, nie widać ich, ale jak wyjdą, są tak piękne, że to naprawdę hit. Swoją drogą są oczywiście w ofercie, więc zapraszam. Kolejne pytanie od mojego psychofana. Czy Addis Księgi Dżungli to twój ideał chłopaka? Odpowiedź brzmi niestety nie. Nienawidzę wytatuowanych hodowców zwierząt egzotycznych, którzy nagrywają filmy na YouTubie i słuchają tak dużo Tymka. Adri, nie wiem czy wiecie, ale jest strasznym fanem Tymka. No i niestety jest waperem, tak więc to całkowicie go skreśla z mojej listy. Więc odpowiadając, nie, nie jest ideałem, ale poszedłbym z nim na randkę, jakby chciał mi trochę zasięgów oddać. Kolejne pytanie od Aleksandra Brzozowska, też jedna z psychofanek. Gdybyś miał porównać swoją dziewczynę do ptasznika, to jaki by to był? Jakim by była? Myślę, że pająkiem, do którego porównałbym Aleksandrę, to byłby pająk z gatunku typofleena costae, ponieważ jest bardzo niedostępny. Tak jak zazwyczaj właśnie osoba, o której mowa. Jest dość malutki, jest dość uroczy i nie wiem co jeszcze. No i każdy chciałby ją mieć, niestety nie każdy może. Podsumowując, myślę, że byłaby to typofleena costae, nie pytajcie dlaczego. Kolejne pytanie od mojego stałego widza, meta nisko 16 cm. Czy uważasz, że branża terrorystyczna w Polsce upadnie w przeciągu kilku lat? Teraz dość pytanko takie, kurczę, no... bardzo, bardzo nieciekawe, ponieważ aktualnie sytuacja jest dość dynamiczna w związku z tym tematem. Czy jeśli chodzi o temat białej listy, która najprawdopodobniej może zostać u nas wprowadzona za jakiś czas, czy poprzez, no niestety, też jedno z pytań, które się tutaj przewija, czyli co myślę o aktualnie panującym trendzie cotygodniowych giełd w Polsce w ilościach kilku w paru miastach jednocześnie. Czy uważam, że branża terrorystyczna upadnie? Uważam, że nie. Uważam, że branża terrorystyczna aktualnie bardzo fajnie rozwija się w Polsce. Jeśli nie zostaną wprowadzone żadne głupie przepisy, to myślę, że jest bardzo, ale to bardzo rozwojowy temat. Uważam, że w ogóle jesteśmy bardzo rozwinięci, jeśli chodzi o Europę. Myślę, że przed nami plasują się na pewno Niemcy i Czesi mocno, ale uważam, że my jesteśmy w takiej ścisłej trójce jak najbardziej, jeśli chodzi o polską terrorystykę. Co sądzisz o sytuacji giełdowej w Polsce i na której giełdzie, pewnie chodziło o to, masz w planach się pojawić? Co do sytuacji giełdowej w Polsce, to jestem tym niemalże przerażony i jak możecie zauważyć, bardzo mocno rezygnuję z giełd. Na ten moment pozostaję tylko przy paru wydarzeniach, czyli Rybnik, Gliwice, myślę, że niektóre z Exotic Fest. No i to chyba będzie wszystko. Myślę, że jeszcze Wrocław może czasami. Natomiast na ten moment skupiam się bardzo na sklepie internetowym i jednym projekcie, który za niedługo wam ukażę. Tak więc śledźcie, bo naprawdę jest grubaśnie tak, że wahid, nie? Dobra, teraz przerwa, bo kamera zaraz wybuchnie. Green Eyed Traveler, kwadrans poza 15:08, która to godzina? Kolejne pytanie, tym razem od Green Eyed Traveler. Swoją drogą polecam w ogóle ten profil. Jest to profil mojej siostry, która podróżuje po całym świecie. Ostatnio była chyba w wszystkich miejscach na świecie w ciągu miesiąca, więc zachęcam. Kwadrans poza 15:08, która to godzina? Jest to pytanie bardzo proste i bardzo memiczne w moim życiu, w mojej relacji w sumie z moją siostrą. Odpowiedź na to pytanie oczywiście znam na pamięć. Jest to oczywiście 8, ponieważ kwadrans po, czyli 15 minut po, za 15, czyli 15 minut po za 15 jest oczywiście pełną godziną, czyli odpowiedź jest to 8. A bardzo proste pytanie, następnym razem Sandro, proszę Cię, abyś się bardziej postarała, ponieważ Twoje pytanie no, upadło tak nisko, jak właśnie ten pojemnik. Samice na makłęce jest przełożone, jaram się, będziemy je dopuszczać za niedługo, tak więc... Bang. Kolejne pytania to czy czuły siłowni, ile w martwym, ile kilogramów na klatę? Ile w bicku?
No i skoro wchodzimy w tematy typowo muskularne i takie masy, no to też mocny pająk, czyli Pamphobeteus mascara. Jest to samica, którą dostałem kiedyś za pomoc w przewiezieniu pająków. Tak więc jak widzicie, dobro wraca. Przewiozłem pająka bezinteresownie, a dostałem jednego na mecie, jak już pająki dowiozłem. I wyrosła mi taka samiczka. No już ma, kurde, z 2,5 roku na pewno. Widzę, że tutaj bardzo interesuje Was sfera sportowa. No ale moi drodzy, powiedzmy sobie otwarcie, jakimś bykiem nie jestem. Może inaczej. Przyznam się szczerze, że robiłem sobie foty od początku mojej ścieżki sportowej i może kiedyś Wam je wrzucę. Jestem z tego dość zadowolony, z tego jak aktualnie wyglądam. Chociaż przez aktualnie panujące i prowadzone przeze mnie projekty, to siłownia troszkę zeszła na drugi plan. Ale ile na klatę? Nie wiem, myślę, że z maksa z 9 tych bym zrobił na ten moment. Byłem blisko 100, ale troszkę się w tym zapuściłem, jeśli chodzi o wyciskanie. Ile w bicku nie mierzyłem, ja też troszkę ostatnio się bardziej oddaję kalistenice, niżeli budowaniu masy mięśniowej, czyli też staram się jakby mieć więcej siły, niżeli więcej mięśni. Myślę, że możecie sobie śledzić, jakiś czas temu w ogóle się nauczyłem muscle-upa i to było fajne, ponieważ muscle-upa nauczyłem się w rok, odkąd wrzuciłem na Instagrama, jak się ledwo 3 razy podciągałem. Dzięki mojemu znajomemu Pawłowi, który tutaj daje Wam link w opisie, Paweł Jędrzejowski, ziomal z mojej klasy, z którym chodziłem do liceum. Ostatnio się zgadaliśmy parę razy na rurki. No i nauczył mnie maslapów, więc wielki props dla niego. I kolejny z dużych amerykańskich czesaczy, tym razem Pamphobeteus platyoma. Dostałem ją od Apka, też jako L1 i też udało mi się odhodować samicę. Dostałem ją, nie pamiętam z jakiego powodu, chyba tak Apek dał mi ją w ramach znajomości. Dlaczego kurcze pieczone? Bardzo dobre pytanie, a odpowiedź brzmi... Kurcze pieczone wzięło się tak w sumie znikąd, odkąd jakoś tak po prostu zacząłem tak po prostu randomowo rzucać jakimiś słowami, to wyjątkowo bawiło zawsze Ole i uznałem, że kurcze pieczone całkiem śmieszne to jest, więc kurcze pieczone jakoś tak się przyjęło. Widzę, że też ostatnio podłapujecie. No i myślę, żeby w ogóle zrobić z tym jakieś ciuchy za jakiś czas, bo bardzo dużo osób to podłapało. Dajcie znaka w komentarzu, czy chcecie ciuchy z kurcze pieczone. Kolejny pajęczek samica chroma to Pelmacia neopubescens. Tej wielkości, też chyba odhodowana przez od L1. Kolejne pytanie od Biała Schanka. Jaka jest najtrudniejsza rzecz w wyprowadzeniu sklepu z ptasznikami? Tutaj w ogóle Stawicka, więc pozdrawiamy. Najtrudniejszą rzeczą w prowadzeniu sklepu z ptasznikami jest prowadzenie sklepu z ptasznikami. Na tym mogłoby się zakończyć. Natomiast no, pewnie interesuje Was, co w tym jest takiego trudnego. Właśnie to na przykład, że nawet nie chodzi o pakowanie pająków do terariów, bo tego się nie robi w sumie w sklepie z ptasznikami, ale prowadząc sklep internetowy z ptasznikami, wydaje się ludziom często, że jest, kupując na przykład pająka, to ja sobie go biorę z półki i wysyłam. Wierzcie lub nie, ale zapakowanie pająków, paczki z pająkami potrafi zająć naprawdę nawet pół godziny, jak jest pająk, który nie chce współpracować, jak nie umiecie znaleźć samicy, a ktoś kupił samicę, jak pająkowi odpadnie noga, jak nie wiecie, gdzie jest dany pająk i potrafi być to naprawdę karkołomnym zadaniem. Tak więc myślę, że najtrudniejsze w prowadzeniu sklepu z ptasznikami jest fakt, że jest to po prostu żywa istota, która musi dotrzeć do klienta żywa i to nie byłoby problemem, gdyby nie to, że klienci często bywają nierozumiali, chociaż uważam, że mam świetnych klientów i czasem nawet jak w środę jest sytuacja, że nie umiem wysłać, bo czegoś nie mamy, musimy poczekać do poniedziałku, jest 100% wyrozumienia, natomiast są klienci, którzy zdarzają się klienci, którzy zamawiając w poniedziałek liczą, że paczka jeszcze w ten sam dzień do nich z żywym pająkiem dojdzie, a my mając kolejkę paczek na kilkadziesiąt zamówień, nie jesteśmy w stanie po prostu tego obrobić, tak więc no wydaje mi się, że pakowanie pająków, szczególnie w zimę, jest dość niewdzięcznym zadaniem i zabiera bardzo dużo czasu. Ale ogólnie sklep z pająkami jest super. Mam takiego mema, że prowadzenie swojego sklepu z pająkami w ogóle nie jest stresującym zadaniem. Przemek lat, tam chyba 19 czy 20 wtedy jak to robiłem, miałem. Wrzucam Wam go tutaj, no i to do dzisiaj jest aktualne. I kolejny pająk ciekawostka. Kolejny pająk ciekawostka, czyli Euthycaleus, Euthycaleus, nigdy nie pamiętam. Pulcherrima classi. Odpakowaliśmy go rok temu na tym kanale do paczki, był na kwarantannie. No i se żyje. Ostatnio nie je, chyba będzie przed wylinką. Zresztą jest to dość nabita samica. Ale pytanie, zanim przełożymy. Chłopie, co ty robisz? Ile kosztowało cię zrobienie sklepu internetowego? Zrobienie sklepu internetowego, który na pewno będzie wymagał za jakiś czas drobnych aktualizacji, to koszt kilku tysięcy złotych. Co tam?
Robię filma. No to możesz coś powiedzieć. A było twoje pytanie, więc to choć teraz ciebie zapytam. No, o to samo pytanie. Nie, nie. Sandra, przyszła zatem odpowiedź na pytanie, która godzina to kwadrans poza 15:08? 8. Dziękujemy za odpowiedź. No i to była poprawna odpowiedź. Fajnie, niespodzianka, 10 zł dla ciebie. Dobra, wracając. Nie pamiętam, ile kosztował mój sklep, natomiast nie jest to chyba rzecz, którą na ten moment umiałbym podliczyć, ponieważ koszty związane z serwisowaniem tego są dość duże, ale sam gołek sklep w granicach chyba 5000 zł. Ciężko mi powiedzieć, tak strzelam. Dobra, teraz zaczyna się seria z ornatami. Będziemy mieli 5 takich samych samiczek, natomiast pytania będą dość zróżnicowane. Czy opowiesz, jak było na klipie z Filipem i Samsonem? Dla osób, które nie wiedzą, to chyba w lutym albo w marcu wyszedł klip od Filipka z gościnką od Samsona. Klip nazywa się Inferno, jest na kanale Cool Quality. Na klipie przewija się chociażby motyw naszego zegara z rocznicy, ale tak, jak było na klipie, no generalnie całość nagrywek odbywała się w pałacu Getza, bardzo klimatyczna miejscowa. Klip, no generalnie co, było dość chłodno. Jak dobrze pamiętam, zajęło to troszkę czasu, natomiast wspominam go dobrze. Filipek, bardzo sympatyczny ziomal. Samson, mniej rozmowna osoba, ale także bardzo, bardzo w ogóle elokwentna. No jedynie z czego nie jestem zadowolony, to z jakby słowności względem promocji naszego udziału w tym klipie. Osoba, która miała wrzucić promocję naszego jakby arachnohobby na relacje na Instastories, wymigało się z tego i niestety tej promocji finalnie nie dostaliśmy. No ale co, no jest to jakaś nauczka dla nas, że zawsze należy podpisywać jakieś umowy. Pozdrawiam tutaj w ogóle Nikodema, który dużo tam rzeczy, praktycznie całość załatwił tego wszystkiego, był taką główną osobą dowodzącą w tym wszystkim. Więc klip wspominam fajnie, włączcie go sobie, przyjemna bardzo nutka, do dzisiaj słucham. Kolejne pytania, w zasadzie zlepek pytań na temat samochodu moich marzeń, czyli Rolls Royce'a. No, gdzieś tam po prostu wyznaczonego drobnego celu. Oprócz Rolls Royce'a, jakie auto chciałbyś mieć? Jakiś większy cel poza Rolls Royce'em? Kiedy ten Rolls Royce będzie za 2 lata w październiku? Jaki większy cel poza Rolls Royce'em? Rolls Royce celem... O kurwa, prawie mnie działa, bo ornata. Nie wiem, czy to było widać. Dobra, przerwa w pytaniach, idziemy łapać. Samica złapana jest tutaj, a mi się w międzyczasie udało jeszcze nagrać z TikToka. Oczywiście sobie polubiłem, bo czemu nie? Tak więc wpadajcie tam też w ogóle. Teraz mam taki drobny challenge, że dodaję codziennie praktycznie TikToki. No codziennie, nieprzerwanie od tygodnia. Tak więc zachęcam zajrzeć, bo od tego czasu będzie tam więcej filmów. Dobra, ty na mnie ucieknij drugi raz, okej? Okay? A jakie było w ogóle pytanie? Bo ja tam coś odpowiedziałem, czy nie? Aha, tak. Rolls Royce celem może był przez jakiś czas, natomiast na ten moment jest to rzecz, która po prostu się wydarzy. Rolls Royce już nie jest dłużej celem, jest to rzecz, która po prostu za jakiś czas się wydarzy. Celem jest na ten moment, zdowiecie się za jakiś czas, bo nie można zapeszać, ale 3 tygodnie i będziecie wiedzieć, o co chodzi. Aha, a wymarzone auto poza Rolls Royce'em, no to Bugatti Chiron na ten moment. Ewentualnie LaFerrari. LaFerrari to jest turbo zajawa. Dobrze, a my lecimy z kolejnym pytaniem. W sumie zrobimy tematycznie, ponieważ teraz było blisko ukąszenia. Ile razy zostałeś ugryziony, powinno być ukąszony, i które ukąszenie było najgorsze? Tutaj jeszcze pytanie dodatkowe. Co masz w apteczce przy hodowli ptasiorów? Najgorsze ukąszenie odbyło się na tym regale w ogóle, w tamtym pokoju, i było to też przez przedstawiciela rodzaju Poesji Loteria. Była to Poesji Loteria Regalis, która niestety zdechła jakiś czas temu, ale było to zdecydowanie takie, no, ukąszenie, które odczułem najmocniej. Też nie miałem jakoś niesamowicie dużo tych ukąszeń, raz jakiś Incei Golf mnie dziabnął, raz jakaś Irminia mała, tak więc wszystkie te ukąszenia nie były jakieś tragiczne w skutkach. Myślę, że Regalisa wspominam najdotkliwiej, ponieważ no, rzeczywiście wtedy mnie harnął i czułem przez tydzień efekty tego wszystkiego. No i od razu pytanie, czy mam jakąś apteczkę na w razie ukąszenia. Niestety nie mam takiej apteczki. Natomiast w razie ukąszenia staram się postępować zawsze tak samo. No i jeśli nic mi się nie dzieje, to nie panikować i nie jechać od razu na pogotowie, że użar mnie pająk. Tak więc kolejne pytanko. Ile kosztuje cię utrzymanie takiej hodowli? Co do utrzymania takiej hodowli, no to mam nadzieję, że domyślacie się, że jest to znacznie więcej niż 100, 200, 300 zł na miesiąc, ze względu na to, że tych pająków tu nie jest 10, 15 czy
1000, jest ich tutaj znacznie, znacznie więcej. Utrzymanie takiej ilości pająków na miesiąc to około 1500 zł, to około to koszt karmówki, głównie duże karaczany i wylęk. Co ja gadam? To dorosłe karaczany, 1/4, wylęk 1/4, medium, takie średnie karaczany, to jest turbo duży koszt, to naprawdę nas bardzo dużo wychodzi. Prąd też dość sporo na ten moment. Woda tam nie liczę, no bo to wiadomo, parę litrów pójdzie tej wody, no ale zamyka się to w granicach chyba 2000 zł. No jest tego tutaj trochę, dlatego to też wszystko kosztuje. No plus oczywiście ktoś to karmi, nie ja. Ja pakuję paczki, załatwiam wszystkie inne rzeczy, więc no może trochę więcej niż 2000 na miesiąc. Kolejne pytanie od Huberta. Kiedy miałeś moment w hodowli, gdzie nagle wszystko przyspieszyło? Zacząłem zauważać realny wzrost w momencie, kiedy odszedłem, bądź nie wiem, nie zostałem wyrzucony z tej pracy. Odszedłem w dość takich niefajnej atmosferze z mojej pracy, gdzie pracowałem na hodowli pająków. W sumie nigdy nie zostało to oficjalnie powiedziane, że odchodzę bądź zostaję wyrzucony, więc uznajmy, że po prostu nasze drogi się rozeszły. I kiedy zacząłem po prostu chcieć robić coś samemu, a powiem wam, że ostatnio taki realny wzrost zauważyłem też po rocznicy sklepu tegorocznej. To rzeczywiście czuję od tamtej pory, że to wszystko sobie jakoś tak fajnie działa, jak chodzi o hodowlę samą. Tak więc myślę, że było parę takich momentów. Ale takim głównym momentem, no to myślę, że właśnie tak jak odszedłem od tej pierwszej mojej takiej prawdziwej pracy. Ile trzeba doświadczenia, aby zacząć hodować wymagające pająki, na przykład Hilobrachis Electric Blue? To jest rodzaj pytań, których nigdy nie rozumiem i nigdy nie zrozumiem, ponieważ jest to bardzo jakby niewyliczalne, nie do określenia, nie do przybliżenia w żadnym stopniu, ile musisz mieć doświadczenia. Nikt ci nie powie, że musisz mieć 100 gram doświadczenia. Doświadczenie wydaje mi się, że trzeba wyczuć samemu, kiedy nie czujesz się po prostu zestresowany otwierając pojemnik z pojemnikiem. I to nie tak, że masz mieć to, na to wylane, że otwierasz właśnie pojemnik z pojemnikiem, który kiedyś cię ukąsił i miałeś przez tydzień zjazd i masz mieć w to wylane, bo trzeba mieć minimum ogarnięcia w tym wszystkim, ale chodzi o to, że kiedy nie boisz się po prostu tej czynności zrobić, nie trzęsą ci ręce, myślę, że jest to moment, kiedy możesz pomyśleć o poziomie wyżej, ale wszystko stopniowo, też nie rzucajcie się na zbyt głęboką wodę po to, żeby się nie zniechęcić do tych pająków pięknych, łobzydliwych, hej. Ostatnie pytanie od także mojego jednego z psychofanów. Venomous Art IG, wyjeżdżasz gdzieś niedługo? Odpowiedź brzmi tak, kolega pewnie wie o co chodzi. Spodziewajcie się fajnej rzeczy. I w ogóle było to ostatnie pytanie, ponieważ podjąłem decyzję, że więcej wam w tym odcinku nie zdradzam. Dziękuję bardzo za oglądanie. Wpadajcie koniecznie na sklep, oglądajcie Instagrama, bo tam niedługo naprawdę piękne, ale to piękne rzeczy będą się działy po prostu. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i widzimy się w kolejnym odcinku na kanale Arachnohobia, hodowla ptaszników. Yo!